Cześć, cześć, witajcie drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie już w szóstym odcinku z gry The Callisto Protocol. Gramy sobie oczywiście na konsoli PlayStation 5 w grę Callisto Protocol, która jest grą twórców trylogii Dead Space. Także podobne klimaty, podobne mechaniki w tej grze występują. Oczywiście mroczny klimat. Także jesteśmy w rozdziale trzecim, który jest zatytułowany Kopuła Mieszkalna. I oczywiście zobaczymy, jak to tutaj wypali nam ten rozdział. Także próbujmy sobie. Nasz bohater jest oczywiście wyposażony, nasz protagonista, w pistolet, pałkę elektryczną i rękawice strażnika. Tak to można sobie nazwać, chociaż dokładnie nie wiem, jak ta rękawica się nazywa. A może to jest mój błąd. Rękawica GRP, Gravity Resistant Projector. Rękawica GRP, ok. To się przy okazji dowiedzieliśmy konkretnie, jak ta rękawica się nazywa i jaka jest jej charakterystyka w sumie. A mamy kuźnię, to później sobie w razie czego zajrzymy do niej. A tymczasem pójdźmy sobie za naszym wątkiem głównym. A więc, dobra, mamy nową lokację. Wygląda całkiem bezpiecznie, o dziwo. I docieramy tutaj do takiej sali. Kurczę, co on się zaklinował? Patrzcie, tam coś błyszczy u góry. A! Coś jest. Jak się tam dostać? A to jest pytanie. Mamy jakąś wizję mężczyzny technika chyba, który z dużym takim kluczem. Red pipe. O, tu mamy jakiś punkt zaczepienia. Co to jest? Jak to jest? Możemy to przenosić, nieźle. Już patrzcie. Patrzcie państwo, moi drodzy. Możemy to sobie przesuwać i to by wyjaśniało. Patrzcie, jest kufer cały. O, ja cięż pierdzielę. No dobra, fajnie. I co tam znajdziemy? Dawaj wszystko. Konwerter, akumulator i amunicja. Szkoda, że nie ma apteczki. Apteczkę mamy w ogóle? Mamy jedną. I tam też chyba mamy jakiś właśnie chyba albo konwerter, albo coś takiego. Ale nie. Wychodź. Ciu. Dobra. Bierzemy ten kufer i patrzcie. Sobie przystawiamy tu i możemy to sobie dziabnąć. No. Konwerter w idealnym stanie. Panie, nieźle. Nieźle. No, ale weź ty. Z tego zejdź. No, co on się czai? I tutaj. Co możemy zrobić? Ty po tej rurze pójść jakoś? A nie, patrzcie. Jest kanał wentylacyjny. Tylko, że mamy teraz konwertery, to możemy je sprzedać w tamtej kuźni, którą widzieliśmy. Także na szybciocha wracamy. Nasz bohater ociera aż pod czoła. Musimy wrócić się. W takim razie, zanim pójdziemy dalej. Nie ma przebacz. Nie wiadomo, kiedy później będziemy mieli kuźnię do dyspozycji. Także czerpiemy z tego, co jest tu i teraz. Kombinujemy, jak się tylko da, moi drodzy. I kuźnia była tutaj, w tym pomieszczeniu, tak. Dobrze pamiętałem.
Dobra, sprzedajmy sobie te konwertery. Zwykły kosztuje stówkę, a idealny kosztuje 200. Dobra, mamy 473 kredyty. Wybierzemy kolejne ulepszenie zadające więcej obrażeń. Kolejny chip się wygeneruje nam. Dobra. Okidoki. Okidoki, mamy to. No to sobie możemy dalej pyrkać w takim razie. A zaraz, jak stoimy z amunicją? No, panie, sprawdź amunicję. 5, 12 i 6, to 23 mamy łącznie. Dobra, musi nam wystarczyć. Musi nam wystarczyć. No akurat z konwerterów zyskaliśmy 300, więc 300 wydaliśmy na ulepszenie naszej rękawiczki. Fajnie są te animacje wszystkie zrobione, że widać, że naszemu bohaterowi każdy ruch sprawia też jakąś swego rodzaju trudność, tak, wysiłek, że ten nasz bohater tak się nie porusza po prostu. Nie wiadomo jak, że nie jest nad człowiekiem, tylko po prostu jak każdy też bywa zmęczony i że ruszanie się bywa trudne. Dobra, tu było z tym kanałem wentylacyjnym. Kufer podnieśliśmy i ten konwerter idealny na tym urządzeniu takim dużym, okrągłym, to chyba będzie wszystko. No dobra, także możemy sobie... A cóż to trzasnęło? Mamy podążać za czerwoną rurą, więc podążamy. Podążamy i się nie zatrzymujemy. O kurde, a co to jest? Szlam. Ale badziewie. Tutaj jak nic będą przeciwnicy. Trzeba uważać. W takim głównie pływającym. Takim głównie pływa gówno na pewno. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, 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 widziałem. A nie, to bąble takie pękające. Opat. A nie, miałem racji. No. Ja cię uderzę, ty. Szujo przebrzydła. Dawaj, gnaty. Dobra, uciekamy stąd. A mamy uciekać, zdaje się, tutaj. Raz tam oberwaliśmy. Jak tam nasza energia rękawicy jest pełna? Przynajmniej to mamy pełne. Dobra. Udało się. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Słychać tam jakieś wirniki kręcące się. A okej, okay, w dół tutaj. Pod rurą. Czołgamy się dalej w tym szlamie. Jest i wirnik chyba nasz. Coś porwało tego człowieka, kurde, znów. Ajej. O kurczaki, znów coś słychać. Jakiegoś wroga. Tutaj nie ma niczego. Jest ta wizja, patrzcie. Znów ten technik. Tam kolce są. Kolce. Lubimy kolce. A, to tutaj jest. A! Mielonka. Na kolcach. Niam, niam, niam.
Bierzemy kredyta, 10 sztuk. I tak, tutaj się rozejrzymy. Tam coś jest. O, a tu jest jeszcze drabina. I tam też jest drabina. Tam można pójść pewnie. A tu... O, patrzcie. Kufer. Kufer i skrzynia. A tą skrzynię możemy przenosić? Nie. A taka sama skrzynia jak tam przesuwaliśmy, ale nie musimy na tej przesuwać, bo będzie tu kufer. Dobra. Zobaczmy, co tam nam dropnie dobrego. Dużo kredytów Kalisto. 2 medy. Na razie nie musimy w sumie nawet używać, chociaż moglibyśmy. A co nam wydropiło z tamtego patafiana? Wesołego. Dobre jest to, że my się na kolce nie możemy nadziać, chociaż na nie nachodzimy wręcz. No, no, no. Tutaj z tej drabiny można? Można korzystać. Zobaczmy, co tutaj. O, tu kolejne kolce. Czyżby był kolejny przeciwnik? Oby nie. Dobra, giwera przeładowana, więc nie musimy się o to martwić. Żele medyczne. Tak mi mów. Dobra. Zdrowie domaksowane. Mamy 2 apteczki w zanadrzu. Dobrze. Tak to ja lubię. Rozmawiać. Mamy audiolog kolejny. I tu możemy zeskoczyć. Możemy zeskoczyć. Dawaj, próbuj. Dobra, nic ci się chyba nie stało. I tu możemy też z powrotem. Dobra. To mamy ogarnięte i tu musimy iść do tej bramy prawdopodobnie. Chociaż nie, mamy tu. Dobra. Ciekawe. No dobra. Mamy autosave i patrzcie. Jakieś skały. Po raz pierwszy chyba widzimy skały normalne, w sensie, że nie jakieś tunele, korytarze metalowe zbudowane przez ludzi, tylko normalnie surowe skały. Aha, i tutaj jest znów jakieś duże pomieszczenie. Okej, okay, widać tam bezpiecznik chyba, zdaje się. Tak, i stacja do bezpiecznika. Już widać nawet, że mamy interakcję. O, skubańce. Zaraz coś nas zaatakuje. O, oj! Wykrakał. Wykrakał. O, ucieka jaki frajer. O, skubaniec. Dobra. No i faktycznie mamy stację. A, i tam drugi. Coś się dzieje. Drugi bezpiecznik. Dobra, coś się boję trochę. O, właśnie. Chodź tutaj. Nie. Hehe, wyrzuciliśmy go do wody. Ale przypadek. Szczęśliwy zbieg okoliczności. Jest i drugi faktycznie. O, audiolog kolejny. Dobra, i teraz tak. Te badziewia niszczymy. O, tego nie dosięgamy. A tu coś może być. Nie ma nic? No to trudno. Proszę bardzo. Dobre smaku wiki, żel medyczny kolejny. Czy ta się bateria naładuje tam w ogóle? Mamy w razie czego jeden akumulator. No dobra, ale to... Aha, dobra.
Mamy ten bezpiecznik? Mamy. Dobra, działa wszystko. Kolejnych dziadów nie ma. O. Słychać jakieś warkoty. Poniszczmy te bąble, bo to nigdy nie wiadomo, co się pod tym kryje. Dobra. I tu możemy dalej iść. Tak? Czy ja dobrze mówię? Jest czerwona rura. I tu zamknięte niestety, więc pewnie musimy iść tam. Okej, jest zapis automatyczny, więc powinno być dobrze. Tak, red pipe, dobrze. Tam jest drabina w dół i to jest prowadząca ścieżka wzdłuż czerwonej rury, ale patrzcie, mamy coś tutaj. Chyba ta rękawica nam się nie załaduje w ogóle. Jak jest załadowana. Nie. Dobra, załadujmy sobie rękawicę, już trudno się mówi. Użyj. I patrzcie. Kurde. Jak to się robi? A, dobra, to rękawicą trzeba wyrwać. Mhm. To jest jakiś wątek poboczny. Musi być, ponieważ... Tam mieliśmy tą czerwoną rurę. Do... Dostawa H253. Co to jest? Okej, odblokowany. Okej. A i pewnie wychodzimy tak. Czyli dokładnie. Dostawa. O, kufer. Dobra. Dla pewności przetupiemy temat. Konwerter w idealnym stanie. Jest, i baterie są kolejne. Kurde. Pełna ten ekwipunek. Konwerter i konwerter w idealnym stanie. To da nam 300. Kredytów, ale baterie by się też przydały. Bateria i bateria, generatory. O. Dobra, kredytki 10. Amunicja do działka 2, 2 sztuki. A mamy tych amunicji 2 i 3, 12 i 3. To nie wiem, czy sobie tych trzech pocisków, kurczę, nie wywalić. Jakieś reklamy napojów. Patrzcie, puszki się kręcą. 28,40 kredytów za taką puszkę napoju. Posrało. Dobra, więc mamy podążać za... Chociaż, kurczę, nie jestem przekonany, że tam wszystko znaleźliśmy. Dobra, sprawdźmy. Jeszcze na wszelki wypadek. Drugi raz. Ja doszedłem do wniosku, moi drodzy, że to nie może być wszystko takie proste. Chociaż może być. Tych bateryjek nie możemy, aż szkoda, bo mamy ich aż 3. Inwentarz pełny. No dobra. To jednak wszystko. Jak na to wszystko wskazuje, że jednak mamy już ogarnięte to pomieszczenie. Dobra, teraz idziemy za czerwoną rurą.
Dobra, jest i drabinka. Krótka z tego co widzę. Tam zaraz zejdziemy na podłoże. Fuj. Znów mamy się babrać w błocie. O nie, 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 nie. Jakieś coś przepłynęło. Nie chcemy walczyć w wodzie. Ale chyba będzie nas to czekało. O, 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 o. Co za gówniak jakiś? Okej, tu mamy schody. Wychodzące. O nie. A, wiedziałem, robal. Kredytów 22, nie, 20 i trochę amunicji. Niszczymy wszystkie te bąble, żeby nie było wątpliwości. Dobra. Ach, ten robal. No dobra, trudno się mówi. Spróbujmy się przedostać. Tutaj nic na nas nie czyha. Przeładujka. Przeładujka, przeładujka. Zabór. A tu? O, jakie symbole. Fajne miejsce, moi drodzy. Dobra. Dobra, tu jest co? Winda jakaś? Czy ja dobrze widzę? Kolejny ten szyb wentylacyjny. No. Dobra. I co to zrobi nam? A w ten sposób. A tu zamknięte dalej, ha? Niekoniecznie tak musi być. Coś. Może tutaj da się odkryć. Aha, tu. Dobra, myślałem, że to się zamknęło przejście nam. Trzeba szukać wejścia, żeby tam ewentualnie te drzwi zbadać. Szyb wentylacyjny. To jest raczej tylko ścieżka w jedną stronę. Tu rozwidleń nie będzie. O. A to może po prostu są drzwi do przechodzenia. Dokładnie. Do przechodzenia. O, jest i kuźnia nowa. Kolorowa. Dobra. At your service. Sprzedaj. Sprzedaj to badziewie. Co niepotrzebne jest? Thank you very much. Pałkę za 300 można ulepszyć. Odblokowuje nowy niski atak, który można wykonać po udanym zablokowaniu ostatniego ataku przeciwnika. Okej. Aha. Kontrola zamieszek. No, spróbujmy. Coś tam z tej pałki naszej ulepszyć.
Dobra, coś mamy już ulepszone. Aha, a mogliśmy, kurde, pójść w ulepszenie obrażeń pistoletu. Za 200 tylko jest. Powiększenie magazynka. To kurczaki. Dobra, wczytaj grę. Zmieniłem koncepcję. Powinno się udać, moi drodzy, bez problemu. Także trochę na zakładkę i tak ta gra nas do tego przyzwyczaja, że musimy grać trochę na zakładkę. Ile mamy kredytów? 200? A, bo mamy, dobra. Bo nie mamy sprzedanych. Aha, a tutaj było to pomieszczenie socjalne. Dobra, hopa. No. Czyli musimy rozegrać fragment gry ponownie, ale to nam się opłaci. W pistolet trzeba iść, tak, dokładnie. Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Większe obrażenia i większy magazynek. Większy magazynek racz dać nam, panie. Dobra. A 200 kredytów później zebrać to może nie być aż takie trudne. Czy my mamy już te konwertery? Mamy oba konwertery. A nie, mamy tylko jeden. W idealnym stanie niezwykły. Użyj? Dobra. Tutaj były różne te bateryjki. No jest. Amunicja. Żel. Nie potrzebujemy w sumie. Apteczek mamy, ile? Dwie mamy. Dobra. Pizza. Pizza all day. Amunicję znów mamy. Aha. Pełne zdrowie też nam zabrania brać. A się za dobrze aż powodzi naszemu bohaterowi, te. Nie no, ja mu życzę oczywiście jak najlepiej. Niech ma jak pełne zdrowie, pełny ekwipunek. W ogóle pojemność ekwipunku by się przydało zwiększyć. Tutaj, a to tutaj było to przejście, dobra. To wiemy. Tam będzie ta sala mała z robalem. I dodatkowymi kredytami, ale to warto pójść po te kredyty. Tutaj wiemy, że nic nie powinno na nas wyskoczyć. To jest tylko taki straszaczek pod wodą. Dobra, 4 strzały oddane, wystarczy. No i nie ma robala. O, proszę bardzo, sporo. 36, 45 kredytów łącznie. Na szybko to rozegramy i będziemy mieli, moi drodzy, święty spokój. Zainwestujemy w ulepszenia do pistoletu.
No dobra. Daj sobie to przejście dla pewności, sprawdźmy, że działa. Działa, dobra. Jest i kuźnia nasza. Tak? Tak, skoro mogę wybierać, to sprzedaję ten jeden konwerter. Mamy ponad 400 tych kredytów. I lecimy w ulepszenia. Możemy magazynek teraz ulepszyć. Za 200 lub za 600. Aha, to nie ulepszymy obrażeń, ale ulepszymy sobie magazynek. Dobra. Trzeba było to od razu brać. Wsadza pistolet. Jest magazynek. Zobaczymy, na ile będzie ta pojemność. Dobra. I zbieramy na lepsze ulepszenia dalej. Dobra, to... Okej. 10, no, to już jest rozmowa. To już jest rozmowa, jak najbardziej. Tutaj przeszliśmy. I wyszliśmy, dobra. Kolejny zaworek. Mamy zapis automatyczny. O kurde. Niszczymy dziadu. Dobra, łupnął porządnie. Dobra. O, coś tu z niego wypadło. Dobra, moi drodzy. Także ja proponuję... Pomału zakończmy sobie ten odcinek, bo sporo się działo, sporo tajemnic odkryliśmy. Także zobaczmy tylko, gdzie możemy ewentualnie iść. Bo tu jest zamknięte. Otworzyliśmy zaworek, więc pewnie dalej tam. I za czerwoną rurą miało, było polecenie. Możliwe, że... A to miejsce. A właśnie. Ale Kalisto Protokół wciąga. Fajna gra, taki klimacik. Potężny. Niby mam kończyć odcinek, a chcę się dalej grać. Dobra. Jak to, kurczę, pokonać tą chęć odkrywania kolejnych etapów rozgrywki. Dobra, pykniemy, dobra. Czerwona rurka. Jest i drabinka. Jest i drabinka, dobra. Zobaczymy, wyjdziemy, pomyślimy, zobaczymy. To zwiększenie... O, jest kolejny save game. Dobra, więc tak, moi drodzy, tu już kończymy. W trzecim rozdziale... Kopuła mieszkalna. Mamy tam przedmioty do znalezienia, ale to niebawem w następnym odcinku. A na ten moment ja za ten szósty materiał z gry The Callisto Protocol serdecznie i z całego serca Wam dziękuję za to, że go, mam nadzieję, obejrzeliście w całości. A na ten moment, tak jak wspomniałem, żegnam się z Wami. Także pozdrawiam Was ciepło, serdecznie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, trzymajcie się, na razie. Hej, cześć, pa i do następnego razu.